Święty Ludwik Bertrand, żyjący w XVI wieku, którego wspomnienie obchodzi się 10 października, był dominikaninem z miasta Walencja w Hiszpanii. Był też znanym kaznodzieją oraz misjonarzem wysp i północnych rejonów Ameryki Południowej. Oprócz tego po powrocie do kraju zdarzało mu się też łagodzić różne przypadki dotykające sfery moralności seksualnej, a poprzez swą świętość często wiedział o takich ukrytych grzechach ludzi, którzy podlegali jego opiece duchowej. Stąd też sam podejmował rozliczne pokuty dla wyzwolenia tych ludzi z okowów grzechu, co jednak od niego samego wymagało dużych ofiar. Niech zatem i ci, którzy w obecnych czasach są poddani różnym grzechom, zastanowią się, jakie ciężary i umartwienia dla ich nawrócenia muszą często ponosić inni, święci, pokorni i ukryci ludzie, z których istnienia często sami grzesznicy nie zdają sobie sprawy, aby właśnie przez to owi grzesznicy mieli szansę wybawienia. I tak jednego razu zdarzyło się świętemu Ludwikowi, iż miał następującą sprawę. Dwumożnych ludzi miał tę samą kochankę, z czym obnosili się i co było wielkim powodem do zgorszenia dla społeczności zamieszkującej w tamtym rejonie. Święty zatem najpierw osobiście upomniał ich indywidualnie, a gdy to nie przyniosło skutku, zaczął głosić powszechne kazania przeciw życiu w konkubinacie, aż na koniec wyszczególnił publicznie oba ich przypadki, łając ich przy wszystkich. Jeden z tych dwóch grzeszników zapałał wówczas takim gniewem, iż przystąpił już, aby zrzucić świętego z katedry. Jednak kiedy spojrzał na twarz świętego Ludwika, wówczas niedoszłego złoczyńcę przebiegł taki lęk i płomień, że natychmiast się wycofał i poszedł do swojej konkubiny, cały czas mówiąc, że czuje dookoła siebie jakby wielki ogień. Stąd, gdy pełen przerażenia wszedł do domu i opowiedział jej wszystko to, co się stało, kobieta owa natychmiast doznała gwałtownego żalu za swe czyny i z kolei ona poszła natychmiast do ojca Ludwika Bertranda, rzucając się mu do stóp i wyznając grzechy. On zaś po spowiedzi odesłał ją do domu jej ojca. Z kolei drugi z owych grzeszników wpadł w taki gniew z powodu owego kazania, że również zamierzał wyrządzić krzywdę świętemu dominikaninowi. Ale ojciec Bertrand, widząc go zbliżającego się we wrogiej postawie, postanowił nie uciekać, ale raczej zginąć za prawdę i sprawiedliwość. Dlatego wyszedł mu naprzeciw, życzliwie pozdrawiając i zapytując, czego by chciał. Zmieszany zaś wówczas ów mężczyzna zsiadł z konia i na kolanach wyspowiadał się przed nim. Innym znowu razem święty Ludwik Bertrand wybrał się w odwiedziny do kobiety, która uchodziła za pobożną. Wszakże święty po wejściu do jej domu, czego zazwyczaj nie czynił, jednakże w tym przypadku miał na celu dobro dusz, zszokował ją prawie śmiertelnie, bowiem palcem pokazując jedno miejsce w owym domu powiedział: ty tam obraziłaś Boga tyle i tyle razy z takim i takim człowiekiem. I następnie dodał: a że jedynie Bóg może twoje zło naprawić, zobacz, ile mnie kosztowały twoje grzechy. Po czym odgarnął poły swojego zakonnego płaszcza i uchylił habitu, ukazując jej swoje ciało, sine i skrwawione od uderzeń, które sobie zadał za jej grzechy. Wówczas ona zawstydziła się jeszcze bardziej i zapytała: ojcze, co ze mną będzie? Czy w tym grzechu zawsze będę trwała? Na co święty Ludwik odpowiedział: nie, bowiem teraz przetniemy mu drogę. I następnie dodał coś, co spowodowało u kobiety największe zdumienie. Rzekł bowiem: możesz to uleczyć do końca, jeżeli zostanie odprawionych 15 mszy, które ślubowałaś na pamiątkę 15 tajemnic różańca chwalebnej dziewicy. A to jej bezgraniczne zdumienie wówczas pochodziło stąd, iż o tym swoim ślubowaniu złożonym w celu podniesienia się z grzechu
nie powiedziała nikomu, ale uczyniła je w duchu wobec Boga. Skoro zatem postępując za wskazaniem świętego, ślub został wypełniony, kobieta owa uzyskała tę łaskę i zmieniła się tak, iż już nigdy nie powróciła do poprzedniego stanu. Warto zatem odnieść te przykłady i do rozwiązania podobnych współczesnych zdarzeń.